jak było w Chinach. Słuchajcie, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ile osób, tyle opinii, ilu radnych, tyle opinii, ilu dziennikarzy, tyle opinii. Ja oczywiście z tym wszystkim się zapoznaję, natomiast powiem jedną rzecz. Trzeba robić swoje, trzeba konsekwentnie robić swoje. Ja tę wizytę postrzegam absolutnie w kategoriach sukcesu, bo jeśli my zawiązaliśmy dwustronną współpracę z tym dystryktem, w którym wybudowano największy port kolejowy świata, skąd rozpoczyna się jedwabny szlak, skąd docierają pociągi do Łodzi, gdzie jest szkoła, w której 300 dzieci uczy się języka polskiego. Tak, gdzie mamy obecnych naszych przedstawicieli z PAIH-u, czyli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, gdzie mamy konsulaty generalne, gdzie w podpisaniu tego porozumienia o współpracy między nami była obecna pani konsul generalna z miejscowości Chengdu i zamieściła to na stronie konsulatu, gdzie mieliśmy okazję zaprezentować Ostrów i potencjał naszego miasta, także jako ośrodka kolejowego i zadzierżnąć i zawiązać te stosunki, to ja uważam, że to jest. Znaczy, nikt nas poważnie nie będzie traktował, jeśli my będziemy porozumiewać się ze światem za pomocą internetu czy Skype'a, bo to jest niepoważne. To jest niepoważne, tak? Dla naszych partnerów z Chin obecność osobista z poważną delegacją jest poważnym traktowaniem ich jako partnerów, tak? No, trzeba troszkę na ten temat wiedzieć, może trochę poczytać, może się douczyć, żeby autorytatywnie wypowiadać się na taki czy inny sposób. My z panem dyrektorem i z panią dyrektor z PAIH-u po prostu spędziliśmy dużo czasu wypytując, jak my możemy zadzierżnąć tą współpracę, chociażby gospodarczą, na co zwrócić uwagę. Będziemy organizowali specjalną konferencję dla polskie meble. Są absolutnie w zainteresowaniu Chińczyków. Jesteśmy zagłębiem meblowym. Polskie kosmetyki są absolutnie w zainteresowaniu Chińczyków. To jest potężny rynek. Uważam, że nasza rola jest tutaj ogromna. Dla Chińczyków, jeżeli przyjedzie jakakolwiek gospodarcza wizyta bez przedstawiciela miasta, to jest zdecydowanie mniej ważne niż jeżeli przyjeżdża. To jest zhierarchizowane społeczeństwo. Stąd na przykład, jeżeli była obecna pani konsul przy podpisaniu tego porozumienia, to dla nich miało to ogromne znaczenie. Fakt podpisania dokumentu o współpracy dla Chińczyków ma ogromne znaczenie. To jest inna kultura, inne pojmowanie w ogóle pewnych sytuacji. Stąd trzeba znać ich zwyczaje, ich kulturę, ich podejście, ich, żeby po prostu umieć się w tym odnaleźć. Ja mogę wam powiedzieć jedno, że w Chinach obecni są wszyscy. Wszyscy. I albo to ktoś rozumie, albo ktoś tego nie rozumie. Zwrócili nam uwagę nasi przedstawiciele, nasi dyplomaci na jedną rzecz. Nad takimi stosunkami i relacjami trzeba bardzo długo pracować. Stąd, jak wiecie, my od 2 lat staraliśmy się w ogóle najpierw o pozyskanie partnera, ale nie szukaliśmy sobie partnera po całych Chinach na zasadzie, a może ten, a może tamten. My celowaliśmy właśnie w tą miejscowość Chengdu, gdzie się rozpoczyna ten jedwabny szlak, gdzie ta tradycja kolejowa i oni postawili na kolej. I dla nas to było bardzo ważne. Ale dyplomaci nas uczulili, że musimy bardzo dbać o te relacje i nastawić się na to, że zanim będzie ten pierwszy jakiś konkretny sukces, na przykład gospodarczy, to trzeba mieć cierpliwość, tak
taką cierpliwość powinni też mieć przedsiębiorcy. Tam się nie pojedzie w niedzielę i nie podpisze się kontraktu w środę. Podpisze się w środę, ale za 2 lata. Tak to wygląda. Po prostu cierpliwość, poznawanie siebie, przekonywanie i tylko wtedy Chińczycy traktują swojego partnera poważnie. My teraz przystosujemy zaproszenie do chińskiej strony. Pan mój odpowiednik jak gdyby powiedział, że z radością, jak tylko otrzymają zaproszenie, przyjadą do Ostrowa. Chociaż byli tutaj już przedstawiciele różnych ich organizacji już 4-krotnie, więc oni pokazali, że potraktowali nas poważnie. W związku z tym ta nasza rewizyta była już też pewnego rodzaju nawet dyplomatycznym obowiązkiem, bo inaczej uznaliby to za znieważenie czy zniewagę ich jako potencjalnych partnerów. To tyle o tych Chinach. Ja mam nadzieję, że nawiążemy, bo takie rozmowy prowadziliśmy, współpracę tutaj z jedną z ostrowskich szkół podstawowych, już nawet mam w głowie, która miałaby to być szkoła. I jeżeli tam się chińskie dzieci uczą języka polskiego, to u nas dzieci mogłyby się uczyć języka chińskiego i zrobimy jakiś wspólny projekt edukacyjny, plastyczny, kulturalny. To jest też bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, w Chinach wszystko jest, jeżeli jesteśmy w stanie sobie cokolwiek wyobrazić, to wyobraźcie to sobie jeszcze razy 10. To jest potęga, to jest wszystko przeogromne, wielkie, jest bardzo czysto. Wszyscy pracują, mają bardzo dużo zieleni. Zieleń jest bardzo zadbana, robiłam dużo zdjęć i mówię, jak przyjadę, zaraz prezesa Białasa zawołam i mu powiem, w Ostrowie też tak ma być. No ja mam nadzieję, że na tyle jakby zostaliśmy tam naprawdę serdecznie przyjęci, bardzo poważnie potraktowani. Teraz dużo od nas zależy. Uczulali nas na to, że my musimy o te kontakty dbać. Ja myślę, że nie jest naszą rolą wielka polityka i te wielkie mocarstwa niech się tam ścierają, to są ich sprawy. My mamy nasze własne sprawy i nasze własne interesy. I gdyby taki kolejny hub czy centrum logistyczne powstało w Ostrowie, czy pod Ostrowem, czy w okolicach, to jest nasz interes. O to powinniśmy zabiegać. Pani prezydent, mam pytanie. Czy w Chinach trudne, będąc... Nie, bardzo proste. Czy będąc w Chinach, czy można się na nich wzorować, jeśli chodzi o jakąś organizację ruchu parkingowego i tak dalej właśnie w naszym mieście, gdzie coraz mniej tych miejsc, brakuje coraz bardziej, a samochodów przybywa. Szczególnie widać, jak na osiedlach parkują na trawnikach, na chodnikach. Czy coś z tych Chin można właśnie pod tym względem, czy raczej oni od nas? Ja myślę, że nie bardzo, dlatego że słuchajcie, tam naprawdę wszystko jest niewyobrażalnie wielkie. Skrzyżowania są przeogromne. Autostrady mają po, nie wiem, 6 pasów ruchu. Wszystko jest budowane w górę. To pytanie mnie zaskoczyło. Ja nie wiem, jak oni mają rozwiązany ten ruch parkingowy. System. Muszą go mieć jakoś rozwiązanego, dlatego że samochodów na ulicach jest bardzo dużo i marki są z całego świata. Natomiast jest jakby taki pozorny chaos w tym wszystkim, ale to jakby funkcjonuje. Praktycznie na każdym skrzyżowaniu jest, oprócz świateł, jest też policjant, który tym ruchem reaguje na bieżąco. Jest niezwykle czysto, tam nikt nie rzuci papierka, tam nikt nie rzuci gumy. Widać, że tak pewnego rodzaju karność jest tutaj zachowana. To są po prostu ogromne, wielomilionowe metropolie, a człowiek idąc na nogach
czuje się bezpiecznie. Nie ma, nie, tak u nas. Nie widzi się pijanych osób, awanturujących się, czy w jakikolwiek sposób nie czuje się tego zagrożenia. Mhm. Choć oczywiście, no my będąc półtora dnia w każdym mieście też nie byliśmy w stanie dużo zaobserwować. Pewnie gdybyśmy wyszli dalej, to ta sytuacja też wyglądałaby inaczej. Pan konsul w Szanghaju opowiadał nam, że w latach 80. w Chinach jeszcze był wielki głód. W Pekinie jeszcze był wielki głód. I to, że oni osiągnęli jak gdyby ten postęp, to dlatego, że oni pracują po to, żeby uciec od sytuacji, w której chodzili głodni, gdzie cierpieli w niewyobrażalny. I dlatego ten postęp jest tam tym napędzany. Ta gospodarka po prostu, myślę, że tak naprawdę są dwie dzisiaj wielkie gospodarki świata, są Chiny i Stany Zjednoczone i pomiędzy absolutnie nie ma nic. Natomiast nie wiem, jak jest rozwiązany parkingowy, nie było nawet o to.